studiu Beata Lubecka. No a z nami na łączeniu telefonicznym jest Sylwester Latkowski, dziennikarz, reżyser filmu Nic się nie stało. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapowiadał pan, że to będzie film o pedofilii wśród elit. Zacytuję fragment pańskiego wywiadu. Film dotyczy pedofilii ludzi wpływowych, pedofilii wśród elit. Nie pokazał pan żadnego dowodu. Operuje pan insynuacjami. To jest pani zdanie. Nie. Mówię, co zobaczyłam na ekranie. No, mówię, że to jest pani zdanie. Ale nie pojawiło się tam nawet... Nie jestem w ogóle zaskoczony reakcją, tym trywializowaniem. Spodziewałem się... To nie jest rywalizowanie. Jeśli to mają być takie twarde oskarżenia, to muszą być dowody. Dobrze. Spodziewałem się właśnie takich wpisów wojewódzkiego, Szyca, innych osób, które tak naprawdę zamiast powiedzieć słowo przepraszam, tylko i wyłącznie pokazują pychę. Nie ma Ale za co bardziej, mieliby przepraszać? Za co nie ma bardziej zakłamanego środowiska niż nasze środowisko mediów, dziennikarzy, aktorów, celebrytów. Nie ma bardziej zakłamanego. Politycy jeszcze, ale myślę, że nawet politycy mają ostatnio więcej zasad. Panie redaktorze, ale jakie ma pan dowody, których pan nie przedstawił? Jakie ma pan dowody na to? Myślę, że pani oglądała inny film. Myślę, że stacja... Ale co, dowodem ma być, przepraszam, to, że pokazał pan zdjęcia celebrytów, którzy bywali w Zatoce Sztuce? Pani oglądała chyba inny film jednak. Nie, oglądałam dokładnie ten sam, bardzo uważnie. No to będzie się teraz przerzucać. Pani wyraziła opinię, ja powiedziałem pani. Proszę jeszcze raz obejrzeć film. Czego pani tam nie zauważyła? No nie ma zeznania Czego świadków. Czego pani tam nie zauważyła? Nie zauważyła pani tych ludzi, którzy w momencie, kiedy trzeba było robić tą sprawę, popierali, wspierali i utrudniali tak No dobrze, sprawę, ale to, że ktoś sprawy, bywał w klubie Zatoka tego? Sztuki, to nie znaczy od razu, że był zamieszany w przestępczy proceder. Nie można postawić takiej tezy. Ale jakiej tezy? No. Co tam się akurat działo? Ale ma pan jakieś nagrania? Według pani tam, wie pani co, myślę, że największym problemem jest to, jest tam prezydent Sopotu Karnowski, który nienawidzi Kurskiego, telewizji publicznej, jest przeciwnikiem obecnego rządu, a mówi wprost, on mówi. Nie wiem, czy pani, bo nie wiem właśnie, czy pani ten film widziała. No widziałam i widziałam również wypowiedź uważa, prezydenta Sopotu. Tak poważny człowiek mówi to, co mówi? Czy pani uważa, że on sobie to powiedział sobie amuzą? Że on wyssał sobie z palca to, co pani słyszała? Ale czy on... Nie. Czy on tam wskazał kogokolwiek, jakiegokolwiek artystę, celebrytę, który miałby być w to zamieszany? Różnica pomiędzy Wojewódzkim a Karnowskim i Szycem jest taka, że Karnowski mówi to na trzeźwo, a Szyc i Wojewódzki większość swojego życia zamienia w aktorstwo i pajacowanie. Ja rozumiem, że to są pani koledzy... Nie znam ani Borysa Szyca, nie znam Kuby Wojewódzkiego. Nie, chwileczkę, przepraszam. Panie redaktorze, nie znam ani Borysa Szyca, nie znam Kuby Wojewódzkiego osobiście. Zna pani ulicę Żurawią? Znam ulicę Żurawią. W roku Radio Z miało siedzibę w ulicy Żurawiej. I cały czas ma. Wystarczyło 5 metrów wyjść i widzieć tych chłopców, widzieć tą prostytucję, widzieć to wszystko, co się akurat działo. Widzieć, jak znany reportażysta, brał sobie tych chłopców, widzieliście to, siedzieliście w tych knajpach. W tych knajpach na Żurawiej. A widział mnie pan dalej, tam, że ja tam siedziałam? Ale przepraszam, ludzie z Radia Z wtedy tam byli. I nie tak samo. 10 metrów od was się to wszystko działo. Też oczywiście pani powie, że nic się nie wydarzyło. No to nic. Nic się w ogóle nie stało. Wymyślono sprawę dworca. Powracam do pytania. Żurawi, bo na Żurawi to się działo. Konkretnie na Żurawi. Powracam do pytania. Czy Radiu Z, proszę panią, czy w knajpie 10 metrów dalej. Panie redaktorze, czy zechce pan odpowiedzieć na moje pytanie? Też się przecież nic nie wydarzyło. Nic się nie stało. W 2005 roku się nic nie stało. W 2015 roku się nic nie stało. To są wymysły. Czy mogę zadać pytanie? Czy próbował pan dotrzeć do pokrzywdzonych dziewczyn, które były szantażowane i wykorzystywane? Czy próbował pan dotrzeć do ofiar? Pedofilia jest tylko wyłącznie w kościele, przecież, prawda? Nie, ja nic takiego pedofilia nie powiedziałam. Jest tylko w kościele teraz. Tak, tylko że trzeba to udowodnić. Akurat tak się składa, że Sekielscy pokazali zeznania ofiar, pokazali dokumenty, pokazali nagrania.
To największy dziennik w Polsce nie robi okładki. Jednego zdania nie poinformuje społeczeństwa, a podobno jest tak, że media mają być obiektywne, tak? Przynajmniej to medium mówi, że jest obiektywne. Niech pani znajdzie we wtorkowej lub środowej w tym tytule jedno zdanie, że będzie emisja tego filmu. To taka a propos uczciwości. Zacytuję. A propos hipokryzji i hipokryzji. Posłużę się cytatem. Celebryci nie powinni stawać w obronie Zatoki Sztuki. Na ten temat już wtedy pojawiały się materiały dziennikarskie i oni powinni mieć świadomość tego, że coś tam śmierdzi. Natomiast robienie z nich pedofilów jest grubym nadużyciem. To mówi w rozmowie z Onetem Piotr Głuchowski, dziennikarz Gazety Wyborczej, współautor książki Zatoka Świń właśnie o Zatoce Sztuki. Jeśli mówi się to w takim kontekście, że celebryci są pedofilami i gwałcili 14-latki, to jest po prostu złe. Co? Ja myślę, że pani powinien tą książkę przeczytać, bo tam chyba jakieś różne rzeczy dziwne akurat tego autora padały, których nawet ja bym nie powiedział. I w moim filmie nawet tego akurat nie było. A tam akurat jakieś dziwne zdania są. Ja myślę, że pani chyba jednak nie odrobiła jednej lekcji i jak pani cytuje kogoś, to niech pani przeczyta tą książkę. I pani będzie zdziwiona, co on napisał. Może jeżeli już tak już teraz pani mówi o tym tytule, to chcę powiedzieć, dlaczego to jest tak, że dziennikarze mówili, że nie odpuszczą tej sprawy, tego tytułu, a później w dużym formacie czytam wywiad z siostrą Turczyńskiego, promujący, nie było ani jednego pytania na temat pedofilii za to sztuce, tego co się działo. Jednego pytania nie było. Jest taki duży format, nie wiem, czy pani wie, że jest taki magazyn. Wiem, że jest taki magazyn. Wie pani, niech pani zajrzy do niego. Niech pani, jedno pytanie będzie na ten temat. Czy było jedno pytanie? Jedno pytanie, czy było? I pani co? Powtarzam swoje pytanie. A czy zechce pan odpowiedzieć, a czy może pan odpowiedzieć na moje pytanie? Nie. Czy próbował pan dotrzeć do pokrzywdzonych dziewczyn, które były szantażowane i wykorzystywane? Czy pani przeczytała tą książkę tego autora, chcąc mi zarzucając mi jego cytatem. Czy pani czytała tę książkę? Nie czytałam tej książki. Od razu mówię, że nie czytałam tej książki. Przeczytała, to by do pana Głuchowskiego zaadresowała wiele pytań, a nie do mnie. Bo to on napisał rzeczy, za które z tego, co ja wiem, dogadywali się później akurat. Później za taki sztuk. No, ale pan Głuchowski w wywiadzie, który przytaczam, mówi, że rzeczywiście byli goście, którzy przychodzili do klubu The Roof, który znajdował się na dachu Zatoki Sztuki i faktycznie bawili się z nastolatkami. Są zdjęcia. Mamy po kilku minutach postęp już wiemy, że był na dachu. Dobrze, ale chwileczkę. Tak, a są zdjęcia, na których można zobaczyć w towarzystwie hostes, ale są na nich, jak podaje pan Głuchowski, między innymi zdanie prawnicy z Gdańska. Pani hostes to nazywa 15-latkę, która buja się na huśtawce. To był cytat. To był cytat, proszę pana. Zaraz. To nie jest moja licencja poetyka, to był cytat z pana Głuchowskiego. Rzuconym na huśtawkę. Czy akurat pani nazywa hostesą dziecko? To nie ja tak nazwałam, to był cytat z pana Głuchowskiego. Ale to pani tym wybiera cytat. To pani wybrała ten cytat. Ja naprawdę proszę, żeby pani zacytowała w poniedziałek książkę pana Głuchowskiego. Tam są rzeczy naprawdę napisane. Dokończę ten cytat, bo on jest znaczący. Są na nich znani prawnicy z Gdańska i faktycznie panowie z okładek kolorowych pism, tylko niekoniecznie ci, których wymienił Sylwester Latkowski w swoim filmie. No pan koniec cytatu. Koło wymienił? Koło pomienił w książce? No bo ja jednak... Nie podaję nazwisk. A no widzi pani, ja myślę, że jednak trzeba, żeby pani akurat przeczytała tą książkę. Tam są ciekawe rzeczy. Tam dopiero tam jest napisane o gangach narkotykowych. Tam się akurat dzieje powiązania. Ale my dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o pana filmie. I nie są to tylko moje opinie, że... Czy pani pamięta taką okładkę Gazety Wyborczej z takim tytułem Zatoka Świń? Czy pani to pamięta? Czy też pani zapomniała? Pamiętam. Czy ja napisałem Zatoka Świń? Czy mój film się... ma tytuł Zatoka Świń? Nie. Nie. Mój film, nic się nie stało. A autora, którego pani przytacza, i na jedynce dużymi literami było napisane Zatoka Świń. Na podstawie czego Gazeta Wyborcza napisała Zatoka Świń? Niech mi pani powie. Na podstawie czego pan Głuchowski zatytułował książkę wydaną przez Agorę Zatoka Świń? Na podstawie czego sobie to zrobił? No na podstawie czego? Wymyślił sobie, a nie. Pani mówiła, żebym wymyślił to sobie? Chce pani powiedzieć, że Gazeta Wyborcza kłamała wtedy? Oszukiwała społeczeństwo? Zatoka Świń.
dużymi literami to było. Takimi dużymi. Tutaj to musimy... Tutaj musimy... Było takimi dużymi literami, jak nawet jednej literki nie było o tym, że będzie emisja mojego filmu. Panie Sylwestrze, panie redaktorze, tutaj musimy postawić pauzę, bo nasz czas antenowy, jeśli chodzi o radio, się skończył, ale oczywiście to nie znaczy, że kończymy tę rozmowę, bo zostajemy cały czas na Facebooku i na Radio Z.pl i proszę zostać z nami, mówię to naszym słuchaczom, Beata Lubecka, zapraszam. Jesteśmy cały czas? Sylwester Latkowski jest z nami, reżyser filmu Nic się nie stało? Jestem. Tak? To na początek pytanie od słuchacza. Czy pański film powstał na zamówienie telewizji publicznej dla odwrócenia uwagi od filmu Braci Sekielskich? Nie. On powstał dlatego, że ja zrobiłem w 2005 roku film Pedofile i każdy, kto stworzy mi możliwość kontynuowania tematów, których poruszałem w swoich filmach, w swojej pracy dziennikarskiej, w książkach, zawsze może liczyć na to. Ja się cieszę w ogóle, że Jacek Kurski, to nie jest moja bajka, telewizja nie jest moją bajką. Tam mnie pani nie zobaczy i ten słuchacz mnie też nie widzi w telewizji. Widział mnie tylko wyłącznie w TVP w czasie emisji filmu. Ja tam nie chodzę, nie jestem gościem, nie mam programu. Nie jestem tym, który po 4 latach dawania twarzy w reżimowym radiu nagle odchodzi ktoś i robi się bohatera. Ja tam przez 4 lata na przykład nie byłem. Jednego zdania nie wypowiedziałem się na przykład. Wie pani, żyję naprawdę w środowisku hipokrytów. Media w Polsce, no niestety, ale to jest hipokryzja. To jest właśnie tak jak w Trójce, to co się teraz dzieje, jak obserwuję. Tyle lat te osoby prowadziły programy, dawały twarz. A dzisiaj robicie z nich bohaterów, dlatego że coś się wydarzyło i po tylu latach odeszli? A kto to przez tyle lat budował tą kłamliwą Trójkę? To samo dotyczy innych mediów. Ale słuchacze też zastanawia propos pańskiego filmu. Jeżeli mówimy o filmie Braci Sekielskich, ja od razu powiem jedną rzecz. Film w 2005 roku, film Pedofile, zaczyna się od rozmowy mojej z chłopcem wykorzystanym przez księdza Jankowskiego. Wtedy ksiądz Jankowski żył, chcę od razu powiedzieć. Miałem tą odwagę. Z imienia nazwiska ten chłopiec mówi o tym, co zrobił mu ksiądz Jankowski. Bo pedofilia jest wszędzie. Pedofilia jest wszędzie. Nie wolno sprowadzać do tego, co teraz zaczęła opiniotwórcze niektóre media robić. Tylko i wyłącznie się okazuje, że pedofilia jest w kościele. To jest nieprawda. Ale to jest nieprawda, ale to jest nieprawda. Wśród show biznesu. Przecież nie można postawić, znak równości, że ksiądz to pedofil. Pani kolegów i koleżanek jest pedofil, są pedofile. Tak. Chcę pani powiedzieć, że oni są najbardziej bezkarni, bo mają medium, mają panią w obronie zawsze. Zawsze mają. Ja tylko mówiłam, że po prostu nie przedstawił pan jasnych dowodów. Zawsze pani zacytuje, na przykład wywiórców zacytuje kogoś i pani powinna wiedzieć, że w tej książce napisano są takie rzeczy, że Zatoka Świń to była ta gazeta wyborcza. A cytuje pani mnie i cytuje kogoś, zamiast mu przypomnieć, na przykład, jak pani ten cytat mówi, ale zaraz, to chyba wy napisaliście Zatoka Świń, nie Latkowski. Przecież pani tego nie zrobiła. Nie zrobiła pani tego na antenie. Pani nie wytknęła hipokryzji osoby, którą pani cytuje. Ale nie rozmawiam teraz medium, pani powinna powiedzieć, że to medium, które teraz atakuje Latkowskiego, ileś lat temu napisała Zatoka Świń. Pani to powinna zrobić. To jest uczciwe dziennikarstwo. Bo słuchacz nie musi wiedzieć tego, co pani powinna odrobić lekcję, przygotowując się do wywiadu, do rozmowy. Nie manipulować słuchaczami. Nie wolno tego robić. Nie wolno cytować. Nie wolno cytować kogoś, kto sam. I to medium napisało Zatoka Świń. I udawać, że tego nie było, że nie miało miejsca. Nie wolno tego robić. Nie mieszajcie ludziom w głowach. Bądźcie uczciwi do końca. Jest kolejne pytanie. Bądźcie uczciwi do końca. Dlaczego zajął się... jedną rzecz. Wrócę jeszcze jedną rzecz. Jacek Kurski przynajmniej miał odwagę puścić ten film, dać pieniądze na ten film. Edward Mistrzak by złotówki nie dał na ten film. Edward Mistrzak by mi raczej chciał sprezentować apartament, żebym tego filmu. Bo metodą Edwarda Mistrzaka jest kneblowanie, kupowanie mediów. A to są poważne... Zastraszanie dziennikarzy. To jest poważne, to co pan mówi bardzo. No tak, poważne. No a ma pan na to dowody?
Może pan udowodnić? Coś, akurat Edward Miszczak to jest... A przepraszam, czy Edward Miszczak w ogóle przeprosił kiedykolwiek za Kamila Dworczaka? Bo ja mam takie w ogóle pytanie, bo jestem chyba w innej rzeczywistości. Czy pani usłyszała kiedykolwiek słowo przepraszam od Edwarda Miszczaka? Czy pani usłyszała kiedykolwiek właśnie o tych celebrytów, słowo przepraszam w ogóle za, no, za swoje kartki, które zrobili, za te pajacowanie? Czy kiedykolwiek pani usłyszała? Czy ja nie mam... Może mi pani zacytować, czy wojewódzki przeprosił w ogóle za cokolwiek? Czy Szyc za cokolwiek przeprosił? No, Szyc akurat pozywa pana do sądu. Szyc mam akurat... pytanie, czy Koterski przeprosił? Czy Nergal przeprosił? Mam pytanie, czy powiedzieli przepraszam? Pomyliliśmy się. Czy coś takiego powiedzieli? I mam pytanie. Stało się to, czy, nie wiem, no, widzę, że pani przygotowywała się do rozmowy ze mną. Przeczesała pani internet i jest słowo przepraszam gdzieś? Nie ma. Jest słowo przepraszam? Nie ma. I to jest właśnie koniec naszej rozmowy. Oni do dzisiaj nie przepraszają. I nie będą przepraszać. Oni no, uważają, za co mieli przepraszać? Za to, że wspierali to za to kosztuki? To jest tak, że ludzie mediów, aktorzy, celebryci, to jest największa elita. Oni są bezkarni zawsze i wyjęci. Tylko, że... Oni nic nie muszą robić. Nic. Oni muszą przepraszać. Czyli za co... Czyli... Oni mogą robić wszystko. A za co, mieli, a za co mieliby przeprosić, pana zdaniem? Za co mieliby przeprosić? No to proszę obejrzeć film. No ja obejrzałam pana film. No i za to powinni przeprosić. Za to, że bywali w Zatoce Sztuki? Ja cały czas... wróćmy do jednej rzeczy. Chcę powiedzieć, że Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, na trzeźwo powiedział to, co powiedział. Na trzeźwo. Nie był naćpany, nie był pijany, nie był alkoholikiem zaszczytym, nie zaszczytym, jak w wywiadach łzawych tuż przed emisją filmu zaczął Borys się lansować. Borys się od roku czasu wie, co się dzieje akurat wokół niego i zaczął się... Dzięki wam czyścić. Borys Szyc będzie pozywał pana do sądu, wie pan o tym, że to będzie pozew. I zresztą zamieścił wymianę korespondencji między wami. Kamil Durczok też pozywał dziennikarzy. No i jeden proces wygrał. Mimo tego, że komisja TVN-u potwierdziła to samo, co dziennikarze. Ale jeden proces, zdaje się, wygrał. Czy mnie pamięć mieli? No, ale ja chcę pani powiedzieć jedną rzecz. Co to akurat oznacza, że ktoś pozywa do sądu? Ja to właśnie mówię. Komisja TVN-u, TVN, potwierdził, że to miało miejsce. Mamy takie inne sądy. Ale my teraz bardzo odeszliśmy... Nie mam akurat dziennikarka, która nie wie, jak w Polsce wyglądają sądy, jak dziennikarze są gnojeni finansowo, niszczeni finansowo. Jeszcze to wspiera. Dziennikarka wspierająca takie zachowanie? A jak chce pani, żeby było w Polsce dziennikarstwo śledcze istniało? Ja tylko mówię o tym, jakie po prostu zapadły wyroki i tylko tyle. No nie. Jeszcze akurat tak do końca to nie jest, bo jest apelacja. Także poczekajmy z tym, akurat, co akurat pani powiedziała. Tylko ja mam jedną rzecz. Zastanawia mnie akurat, że dziennikarka nie wie o tym, jak wyglądają w Polsce tak zwane dobra osobiste. Czy dziennikarka wytłumaczyła na przykład słuchaczom, że Kamil Durczok nie podał nas za, że napisaliśmy nieprawdę. I za jedno zdanie w artykule. Ludzie nie wiedzą o tym, że panie procesy... Ale mieliśmy rozmawiać filmu, o pana filmie. Tylko jest na przykład za jedno zdanie się podaje. A manipuluje się opinią publiczną, że sprawa dotyczy całego tekstu, na przykład całego filmu. A w pozwie jest zawsze tylko chodzi na przykład o jedno zdanie, o 4 litery, czasami 5 liter. Dobrze, potem... Naprawdę, jestem zaskoczony. Po tym pana filmie... Że dziennikarka wspiera... Co ja wspieram? No a to... A ten zarzut na zasadzie, że procesy, no to raczej dziennikarka powinna zareagować. Powiedziałam tylko, jaki jest stan faktyczny, po prostu. Powiedziałam, jaki jest stan faktyczny. Jest taki, że do tej pory nic się akurat nie zrobiło w tej sprawie. Pedofile wśród elit są bezkarni. I chcę powiedzieć jedną rzecz. Że Krystek przywoził te dziewczynki dla konkretnych osób. No ale, czy może pan to udowodnić? Po prostu, wojewódzki z Szycem wykorzystają wszystkie układy medialne, towarzyskie, znajomości. Ale ja ich w ogóle nie znam. I będą linczować mnie... Między innymi będzie robiła to tak samo pani.
Czy ja pana linczuję? Ja po prostu z panem rozmawiam, a pan może po prostu... Nie. Pani zacytowała pierw medium, które pisało Zatoka Świń i udawała, chciała oszukać słuchaczy, że to samo medium nazwało to miejsce Zatoką Świń. Nie poinformowała pani, cytując Głuchowskiego, że jego książka ma tytuł Zatoka Świń. Ależ powiedziałam o tym. Tam takie Ależ rzeczy, oczywiście, że powiedziałam, które, że... Ale nie poinformowała pani przed cytowaniem, że to jest już... Ten cytat jest hipokryzją, bo pani cytuje kogoś, kto nazwał to miejsce Zatoką Świń. Medium, które nazywało to miejsce Zatoką Świń. Pani nie poinformowała, cytując, że ten cytat ukazuje, że Latkowski ma rację, że media są pełne są hipokryzji. Powiedziałam, że to współautor książki Zatoka Świń. Pani co, duży format jest to taki dodatek, kiedyś to magazyn do Gazety Wyborczej, reportażowy. Wiemy Dobry o tym. Reportażysta, jak rozmawia z kimś, to zadaje też trudne pytania, nie? Czy nie? Czy ja się w ogóle mylę? Czy tylko Latkowskiemu się będzie zadawało trudne pytania? Ale ja nie pracuję w dużym formacie, no więc... Ale no, zaraz. No cytuję pani akurat dziennikarza, który tam między innymi też publikował. Czyli pan się z tym nie zgadza, proszę, rozumiem, co powiedział pan Piotr Głuchowski. Proszę zajrzeć z siostrą Turczyńskiego. Naprawdę proszę. I proszę jedno pytanie odnaleźć. O co chodzi? I pani co, naprawdę się nic nie stało przecież. No tak naprawdę nic się nie zdarzyło. Dobrze, ile pieniędzy, ile kosztował, słuchacze również interesuje. Ma pani rację. Nic się nie stało. Nic się w tej zasadzie sztuce nie działo. Ale to nie o to chodzi. Po prostu trzeba po prostu to udowodnić. Ja zaapelowałem do celebrytów. Powiedzcie wreszcie, czego byliście świadkami. I tyle. Jeżeli dla pani normalne jest to, że 15-latka nazywana jest hostesą. Nie, to nie jest normalne. Ale pani to powiedziała, że hostesa. To nie jest hostesa. Zacytowałam. Dziecko, które wrzucono na huśtawkę do lokalu, w którym się jest i może być, jak ma skończone 21 lat. Czy możemy przejść do... Proszę nie robić ofiar hostes. Proszę nie trywializować, tak jak wyroku przy dworcu, że zdemoralizowani chłopcy, męskie prostytutki, etc. To jest to samo myślenie. W niedzielę moja córka skończyła 14 lat. 14 lat. I? 14 lat. Ja wiem, że 14-latka, 15-latka, 16-latka jest zawsze do kręcenia przez takich szyców wojewódzkich i innych. Są pytania od słuchaczy. Są pytania od słuchaczy, bo w tej części są również pytania słuchaczy. Pani, i chcę co, je ja zadać, powiem, nie, i chcę nie, je nie, zadać nie, w imieniu nie, słuchaczy. Nie, ja myślę, że uczciwie z pani strony będzie, jako dziennikarki. W poniedziałek zaproszenia osoby, którą pani cytowała, i niech on się wytłumaczy z książki, niech pani przeczyta książkę przez weekend, niech pani weźmie te pierwsze strony Zatoka Świń, na podstawie czego oni napisali Zatoka Świń. Na podstawie czego napisali. I to będzie uczciwa robota dziennikarska. Niech pani weźmie szyca i zapyta uczciwie. Panie Borysie, bywał tam, no tłumaczy się pan, że no, wtedy pił, ćpał, no nie do końca wszystko pamięta, ale co pan zauważył? Dlaczego pan nie chciał na przykład spotkać się jednak z Latkowskim i porozmawiać na ten temat, co widział? A mam zacytować pani inne znane celebrytów, którzy do mnie piszą, I piszą wprost, że raz się pojawili w Rufie i drugi raz nie chcieli tam pojawić się. A powiem coś innego. Jesteśmy akurat właśnie w Radiu Z. Czy pani mogłaby sprawdzić, dlaczego Radio Z wycofało się z sponsorowania i współpracy z Zatoką Sztuki? Czy pani mogłaby w poniedziałek przeprowadzić rozmowę z kimś z decydentów Radia Z, żeby wytłumaczyło to słuchaczom, dlaczego Radio Z, właśnie pani radio, zrezygnowało ze współpracy z Zatoką Sztuki. I zrezygnowało nie wtedy, kiedy wybuchła afera, tylko wcześniej. A powiem pani dlaczego. Oto człowiek związany, decydent Radia Z, pojawił się w Rufie ze swoją partnerką. I to, co zobaczył,
wystarczyło podjąć konkretną decyzję, że nigdy Radio Z nie chce mieć czegokolwiek wspólnego z tym miejscem. A skąd pan to wie, że tak było? A skąd pan wie, że tak było? Tam był tylko pijany i naćpany Borys Szyc. A skąd pan wie, że tak było? I reszta towarzystwa się bawiła. A skąd ma takie... A te dziewczynki to się zaplątały. A skąd pan ma takie informacje? Ale znaczy, jakie informacje? Bo widzi pani, bo na tym polega praca dziennikarza, że rozmawia z osobami. To, że na przykład w filmie widzimy tylko jedną postać na przykład, która mówi, to nie znaczy, że tylko jedna osoba mi coś mówiła. To jest, jasne, to trzeba mieć kilka informacji. Przecież może mnie Radio Z podać do sądu za to, że oszukałem. Ja naprawdę chcę, żeby pani w poniedziałek poinformowała słuchaczy, dlaczego Radio Z się wycofało Zatoki Świni, zacytuję pana Głuchowskiego. Pytania od słuchaczy mogę panu zadać. Czy pani to zrobi? Czy pani w poniedziałek rano słuchaczy poinformuje, dlaczego Radio Z? A potem już tam się nic nie stało przecież. Nic się nie wydarzyło. Dlaczego Radio Z się wycofało? Zapytam, dlaczego tak się stało. Dobrze, no i może zacznijmy od tego. I naprawdę, jeżeli jeszcze będzie pani cytowała kogoś, to proszę jak od razu uczciwie słuchaczy poinformować, że ta osoba, która mówi coś przeciwko Latkowskiemu, to medium, samo pisało Zatoka Świń, pisało takie, a nie inne rzeczy w swojej książce. Takie jedynki robiło na swoich stronach, a później złamał się jakiś dziwny kręgosłup i zaczęło robić wybierające wywiady w szanowanym magazynie reportażowym. I tyle. Hipokryzja mediów. To jest hipokryzja mediów. No macie ten problem, że niestety jeszcze te media są tak niekontrolowane przez wszystkich, że nie będzie tylko wyłącznie media ustawiał właśnie Miszczak, który pozwalał na to, że przez lata działo się to, co się działo, że Kamil Duczek mógł robić to, co robi przez lata. No to są właśnie bohaterowie przecież, nie? A skąd pan wie, że z tego, co ja pamiętam, program Moniki. O, w 2005 roku Radio Z było właśnie przy Żurawie. Monika Olejnik miała wtedy u was program. Dlaczego ona nie widziała to, co wystarczyło, co ja wjeżdżałem i widziałem? To musi pan zapytać, Monikę Olejnik. Wtedy obrzucano, wie pani. To musi pan zapytać Monikę Olejnik. Ale to jest medium, w którym pani pracuje. To nie da się tak wszystko wygumkować. Ja powiedziałem, my, media, dziennikarze, aktorzy, celebryci, reżyserzy, jesteśmy największymi hipokrytami. I mówię liczbie mnogiej. Jesteśmy największymi hipokrytami. Nie mieszamy ludziom głowa. Jak zdecydujemy kogoś zabić, to zabijamy. Medialnym zabójcą napisał o medialnym zabójcą Kuba Wojewódzki. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Przed północą zadzwoniła moja 14-letnia córka. I chcę powiedzieć temu pajacowi, że to, że pajacuje sobie, to, że udało mu się na przykład wyjść ze sprawy narkotyków, za którą normalny człowiek by siedział, to tylko dlatego, że się nazywa Wojewódzki i jest ustosunkowany. A wracając do... że pani nigdy nie zada mu pytanie na przykład na ten temat, to też o czym świadczy. To, że nikt z mediów nie rusza pewnych rzeczy, mimo że wie o tym. O Krzysztofie Zanussi też pani oczywiście nie wiedziała, nie? To oczywiście tak plotka, nie? Ile lat się będziecie robić autorytet z Krzysztofa Zanussiego? Ile lat jeszcze będziecie robić? Ile lat? Czy mogę zadać w końcu pytanie? Ile lat to będzie trwało, ta hipokryzja? Czy mogę w końcu zadać pytanie? Ile lat będę słuchał wypowiedzi jego jako autorytet? Jednego pytania konkretnego. Po tylu latach się dopiero odnosi do tego? Jak zrobiłem film Pedofile, to po prostu od razu go do szafy schowano. Dobrze, ponieważ nie mogę zadać żadnego pytania od słuchaczy, więc no tym samym po prostu dziękuję panu za tę rozmowę.
Dziękuję, że nam się udało. Ja tylko chciałam zapytać na koniec, czy przeprosi mnie pan i mają rozgłośnie za to, że wczoraj pan przepisywał pan nam rzeczy, które nie miały miejsca. Dlaczego mam przeprosić za coś, że ja czekałem pod telefonem? Cały czas byłem nie, pod telefonem. Nie, próbowaliśmy się dodzwonić wiele razy. Próbowaliśmy się dodzwonić wiele razy. Połączenia była co chwila, nie. Nie, było. Panie redaktorze, ja możemy to wykazać, naprawdę. Na głośno mówiący wziąć telefon i mikrofon postawić, a mam za to was przeprosić? Dlatego, że po prostu jest bardzo kiepska jakość. Czy nie potraficie zrealizować połączenia? No nie mamy takich możliwości. Nie mamy takich możliwości fizycznych, po prostu taką mamy. Nie może pani położyć telefonu i obok ten mikrofon, który teraz pani ma, ale to było po prostu, żeby na głośno mówiący wrzucić telefon i rozmawiać? Ale to było jakoś beznadziejne po prostu. Pani producentka wyraźnie powiedziała, że nie będzie łączenia, chce pani powiedzieć. Czy mnie przeprosi teraz pani za to, co ona powiedziała? Ona powiedziała, że... Ja proszę pana, z naszej strony dołożyliśmy wszelkich starań, żeby się z panem dołożyć. Czy pani mnie przeprosi za... A ja bym chciała, żeby pan mnie przeprosił za to, że twierdzi pan, że pana cenzurujemy. Przepraszam bardzo, powiedział pan, że chcieliśmy pana cenzurować. Pani chciała, żebym ja przeprosił. Czy pani teraz mnie przeprosi za to, co radio zrobiło? Ale co takiego zrobiło? Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby się z panem... dopiero się zaczęliście odzywać, kiedy wprost napisałem, co zrobiliście. A ta pani po prostu powiedziała... A żeby nie było pani, to ja teraz mam nadzieję, że się pani nie rozłączy, podam imię i nazwisko tej osoby. Dobrze? Żebyśmy znowu nie byli w wirtualnej rzeczywistości. Że to nie jest tak, że będziecie się zawsze skrywali anonimowo. To ja teraz podam publicznie osobę, która mi to powiedziała, że się nie będzie połączenia. Mogę to zrobić, nie wyłączy się pani? Ale przecież połączyliśmy się z panem następny raz. No jest coś takiego. Chwileczkę. Łączyliśmy się z panem następnym razem o godzinie 9. Pani przecież wie, kto rozmawiał ze mną. Łączyliśmy się z panem po raz kolejny o godzinie 9. Mówiłam o tym na antenie, że łączymy się z panem, że chcemy się z panem połączyć i chcemy z panem porozmawiać. A poza tym najlepszym dowodem jest to, że rozmawiamy jednak dzisiaj. Tak? Pani Adamczyk, tak? Tak. To proszę, chciałbym, jak pani chciała, żebym ja przeprosił, to oczekuję, że na przykład o... Pani poniedziałek zacznie od przepraszam Sylwestra Latkowskiego, że zarzuciłam mu coś, co jest nieprawdą, bo to... Nie, to pan ma zarzucić coś, co jest nieprawdą. Nie, chwileczkę. Nie. Że nie będzie połączenia. Łączyliśmy się z panem wielokrotnie. Ale nie, i możemy to przedstawić. Ona wyraźnie to stwierdziła. Bo mówiła, że nie połączymy się dokładnie teraz, w tym momencie, a łączyliśmy się dalej. Pół godziny czekałem na to. My też się dobijaliśmy, my się też do pana dobijaliśmy po prostu bezskutecznie, więc coś wczoraj... Ja bym naprawdę prosił, żeby nie manipulować. Panie redaktorze, dzisiaj rozmawiamy. Mógł pan powiedzieć wszystko, co pan chciał, generalnie tak, jak pan chciał, więc nie można nam zarzucić, że pana cenzurujemy. Ale pani chciała, żebym przepraszał za coś, co jest nieprawdą. Bo to wy nie chcieliście się połączyć ze mną. To jest nieprawda. Przecież to jest nielogiczne. Poinformowała to pani. Nie, na chwileczkę. To ja potem po to zapraszam gościa, żeby sabotować własną pracę. No żartuje pan, panie redaktorze. No. Nie po to zapraszam gościa, żeby go zdejmować. No naprawdę, byłoby to, to jest po prostu nielogiczne. Tak się wydarzyło, no to zrobiliście, ja wiem, że... Chodziło o to, że nie możemy się połączyć w tym momencie. A propos jedną rzecz. Dlaczego to jest tak, że przed anteną rozmawiamy na ty, a na antenie na przykład słuchacze słyszą pan? Przecież rozmawialiśmy na ty. To też a propos hipokryzji. Tego, czego nie wiedzą akurat słuchacze, widzowie czasami na przykład, że nagle prezenter... Ale przecież my się tak na dobrą sprawę w życiu nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy się w ogóle na oczy. Nigdy w życiu nie spotkaliśmy się osobiście. To pan przeszedł ze mną na ty tak automatycznie i stwierdziłam, no Boże, no jesteśmy mniej więcej równolatkami, więc dlaczego tak ma nie być generalnie, no? No właśnie, tylko to trzeba od razu mówić. Sylwester, Bata... Trzeba nie udawać, że jesteśmy na pan. Ale nie znamy się na co dzień, taka jest prawda. Cieszę się w ogóle, że akurat rozmawiałem z panią, bo wbrew pozorom... O, ze mną, ze mną. Pani jako dziennikarkę. Ale to chyba przecież... Dlatego w ogóle rozmawiam, bo nie rozmawiam. Ale przecież mieliśmy być już na ty. Przyglądam się akurat osobom za domem. Jestem trochę zaskoczony, że... Pani się dała wkręcić na przykład. Że nie przeczytałam, no nie miałam tej książki, nie mam tej Zatoki Świn. Pani powinna wiedzieć, że oni napisali Zatoka Świn na płatkach, że oni to robili tu i tak naprawdę. To dała się pani wkręcić po prostu. Ale to bywa tak. No, ale żeby była jasność, to, że z panią rozmawiam, to jest mój szacunek dla pani pracy zawodowej.
Dziękuję bardzo za to spotkanie. Za to, że mogłem przynajmniej się wypowiedzieć, bo wcale nie będzie tak prosto teraz się wypowiadać. Bo ja będę na czarnej liście. Czy pani na przykład wie o tym, że TVN24 za to, że napisaliśmy to, co komisja TVN-u stwierdziła, wpisała mnie na czarną listę i dziennikarze, jak chcieli na przykład rozmawiać ze mną, Sylwester, jesteś na czarnej liście i TVN24 nigdy, no nie możemy cię, zapraszali i nie możemy cię już zapraszać. Czy pani na przykład o tym wie? Czy słuchacze o tym wiedzą, że są czarne listy nie tylko w TVP, nie tylko w Polskim Radiu, ale że są w szanowanych telewizjach komercyjnych? Czy coś takiego, czy pani w ogóle zrobi taką rozmowę o czarnych listach na przykład w TVN24? Czy zrobi pani rozmowę o czarnej liście, jaka tam istnieje? I jak to jest, że miałem odwagę o mobbingu i molestowaniu Kamila Durczaka powiedzieć i za to trafiłem na czarną listę? No u nas pan na czarnej liście, jak widać. Dziennikarzom się zaczęło zabraniać rozmawiać ze mną. U nas, jak widać, nie jest pan na czarnej liście, więc dziękuję bardzo. Ale ja mam pytanie do pani jako dziennikarki, czy pani na przykład pociągnie ten wątek? Który wątek? Czy czarnej listy? Po prostu pociągnąć. Ale który wątek? Czarnej listy, czarne czy w ogóle? Czy cały? TVN24. Bo przecież tylko czarna lista jest w TVP. Kurski zrobi czarną listę, nie? Przecież. U Miszczaka nie ma czarnej listy. U nas, nie jest pan. No, przecież to tak jest, nie? U nas, jak widać, nie jest pan na czarnej liście. Bardzo dziękuję. Pani, no pani tak, tak. No nie jest pan. Bo pani raczej odpowiada na swój program, bo nie wie pani, co się tam dzieje w innych pasmach. U pani nie jestem. Ale nie, chyba, ale nie do końca, że w Radiu Z nie jestem. Ale mamy tylko jeden taki program publicystyczny, więc no trudno, żeby zapraszać pana, nie wiem, do programu, gdzie konwencja jest zupełnie inna. Myślę, że pani ma autonomię, wywalczyła sobie przez panem pozycję autonomii. Dobrze pani o tym wie. I słuchacze niech to też wiedzą, że pani po prostu więcej może niż dziennikarz inny, który pracuje w ZET, który tak naprawdę musi karnym być i przestanie stać. Bez przesady, bez przesady. Bo tak to wygląda. Bez przesady. No nie bez przesady, tak wyglądają media. No pani z moim człowiekiem, który zna media, był redaktorem naczelnym, zna was, kolegów, koleżanki. To u pana też tak było w redakcji, że trzeba było po prostu, żeby była jakaś... Nie, u mnie tak nie było. Między innymi opisywaliśmy te miejsca, w których trzeba było pewne rzeczy robić i przez to trafiłem na czarną listę TVN24. A Edward Miszczak robił wszystko, żeby akurat nie ukazała się publikacja. A propos wolności mediów. A później jeszcze wyzwaniał do wydawcy i naciskał na to, żeby zdjąć Latkowskiego z redaktora naczelnego. Słuchajcie, to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz. Żeby szef stacji telewizyjnej naciskał na wydawcę, żeby zdjąć redaktora naczelnego tygodnika. To jest ciekawa rzecz. Fajne. Nikt właśnie o tym nie zająknął. Mimo, że ja to mówiłem. Nie zrobiliście o tym programu. To jest w ogóle coś niesamowitego, że szef wpływowej stacji telewizyjnej naciska na kogoś i powoduje to, że ktoś przestaje być redaktorem naczelnym. Tylko dlatego, że miał odwagę napisać, że wasz Bóg, który pół Polski przejeżdża po pijaku i dobrze, że ludzi nie pozabijał, który molestował i mobbingował swoich pracowników i opisaliśmy to jako dziennikarze. No i tutaj sąd się też wypowiedział. Czy pani o tym wie, że to medium, które teraz pani powołała się, wyzywało nas wtedy od bydlaków? Zacytuję pani. Dziennikarz na Twitterze wyzywał nas przed publikacją i cytuję, dosłownie od bydlaków. No to tak nie powinno być. To jest cytat. To tak nie powinno być. Ja się nie zgadzam. Nie słyszałem protestu pani, naprawdę. Za to koleżanki na przykład, koleżanki Kamila Durczaka wzięły w akcji PR-owskiej udział czyszczenia tego człowieka. Dobrze, dziękuję bardzo za tę rozmowę, panie Sylwestrze. Ale nic się nie wydarzyło, czyli ustaliliśmy jedną rzecz. Nic się nie stało, tak jak w filmie. Nic się nie stało za to te sztuki. Nic się nie stało. Ja nic takiego nie powiedziałam. Nic się nie stało. Chodzi o to, że po prostu potrzebne są dowody i rozumiem, że teraz ta grupa prokuratorów, która powstała, będzie to po prostu wyjaśniać. Bardzo dziękuję. A pani wie, że ta prokuratura cokolwiek zrobi? Ja przecież powiedziałem jestem ministrowi. No, biorąc pod uwagę, że przez 5 lat to się toczy tak, jak się toczy generalnie i że Marcin Tej jest na wolności, chociaż nie powinien być na wolności ze względu Przecież by człowiek był w areszcie. Ze względu na kaliber zarzutów, jakie mu postawiono, no to powinien być jednak w areszcie. Jak chce pani powiedzieć, że ja nie wierzę, że prokuratura cokolwiek zrobi Trójmiejsce? No to nie wierzy pan, że... Prokuratura jest po prostu... No to w takim razie uważa pan, że... To, co ja powiedziałem, funkcjonariusze policji Cebosiu stoją tam na bramkach, wracają się, znają się z tymi ludźmi. No to uważa pan w takim razie, że to śledztwo będzie teraz cały czas pozorowane, tak?
Mimo, że powstał specjalny zespół po pięciu latach, chociaż Zbigniew Ziobro jest od pięciu lat prokuratorem. Przez te lata zrobiono, doprowadzono do sytuacji tak, że te dzieci, które wtedy były dziećmi, teraz są osobami już, które mają rodziny, bo ja z nimi rozmawiam. Oni nie chcą o tym pamiętać, nie chcą mówić o tym, bo mają męża, one się wstydzą. Wie pani, co ten czas dał tym wszystkim właśnie tym skarbkami, tym szycom wojewódzkim, koterskim, nergalom zapewnił ten czas? Te dziewczyny już nie chcą wracać do tego, chcą zapomnieć. Te dzieci już wydoroślały. I one chcą zapomnieć. Dobrze, ostatnie pytanie do pana. To są traumatyczne rozmowy, proszę panią. Czy... To nie są żarty. To nie jest coś, że pani cytowała mi coś, że nie ma czegoś. I pani widziała 15-latkę na huśtawce i pani uważa, że tam nie ma dowodów w tym filmie na cokolwiek. No, chce pani powiedzieć, że ten lokal ma napisany wstęp do 21 lat. A czy pani wie o tym, że te zdjęcia na przykład były usuwane? Czy Borys Szyc, jak widział tą 15-latkę, zaprotestował? Mam pytanie konkretnie. Czy Kuba Wojewódzki zaprotestował, widząc dziecko na huśtawce? Mam pytanie. Czy Wojewódzki i Szyc zaprotestowali? Podeszli do Turczyńskiego, z którym pływali na... Boryszyc, który sobie pływał na motorówce z Turczyńskim, czy powiedział mu, słuchaj, ale to jest niestosowne, żeby dzieci tutaj się pojawiały. To są lokale od 21 lat. Ja jako człowiek nie mogę na to patrzeć. Czy on to powiedział? A teraz mam pytanie, a to dziecko się zabiło, bo co? Bo było zgwałcone przez stręczyciela. Bo było zgwałcone przez stręczyciela. To była wielka tragedia. Ja powiem pani tak. Pan Turczyński powiedział publicznie, że jak będzie jeden przykład, jak on kłamał, tak? Jeden przykład osoby, która będzie mówiła, że on wykorzystał. Ja dałem przykłady. I on powiedział, że się rzuci pod pociąg. Panie redaktorze, nasz czas się skończył. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Sylwester Latkowski, reżyser filmu Nic się nie stało, był z nami, reżyser i dziennikarz. Dziękuję za to spotkanie i w dobie pandemii życzę panu przede wszystkim dużo zdrowia dla pana i dla pana rodziny. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiam słuchaczy. Kłaniam się.